Hej, hej kochani, witam was serdecznie w króciutkiej takiej pogadance i rozkładzie, bo oczywiście będę starała się jeszcze w kartach zobaczyć o co chodzi z deep state, czyli z głębokim państwem takim podziemnym państwem w wolnym tłumaczeniu i dlaczego tutaj łączy mi się z tą tak zwaną czarną skałą czyli black rock jakiś czas temu yy, Nagrałam film na drugim kanale Aleksandra Anerisny i wizję. Właśnie filmik o, na temat wizji Barack Obama i dwa kieliszki. Ja tu podlinkuję dla tych, którzy nie widzieli, a z całą pewnością wielu nie widziało, bo sądząc po liczbie wyświetleń tego filmu, mizernie było, a wielka szkoda. I ktoś inteligentnie właśnie w komentarzach zauważył, że wszystkie drogi prowadzą do Black Rock. tym bardziej, że w symbolicznym, ujęciu tej mojej wizji wyszła nam skała no i w połączeniu z tymi, którzy pociągają za sznurki, wyszło nam to Black, ale jeszcze dzisiaj miałam taki sen, w którym to jest na świeżo, teraz się z wami dzielę. Nie pamiętam całego tego snu. Dzisiaj takie to było poszarpane, takie takie pourywane takie frag w fragmentach powiedziałabym, ale śniła mi się właśnie. Taka scenaria afrykańska, że byłam po prostu gdzieś na terenie Afryki. Tam dochodziło do krzywd fizycznych i materialnych, i e, widziałam po prostu pod kościołem gdzieś w takiej afrykańskiej wiosce był wybudowany, murowany, w dodatku kościół, i tam siedziała kobieta ciemnoskóra, która żebrała. No, po prostu pewnie jakieś pieniądze. Ale co ciekawe, usłyszałam, że szerokim łukiem ta Afryka zostanie jakoś ominięta. Ale nie wiem o co chodzi, w jaki sposób zostanie pominięta, czy ominięta. Tego do końca nie zrozumiałam, bo mówię, miałam Ci taki poszarpany ten sen. Po tym jak zakończyłam śnienie, sobie karty tutaj wyłożyłam. I w podsumowaniu była taka dziesiątka denarów z tej talii, która, zobaczcie, też dosyć ciekawie wygląda, prawda? To jest w ogóle moja nowa talia. I ona świetnie tutaj pokazuje, właśnie materia w kwestii dziesiątki denarów. To jest istota black rock, mam wrażenie. Biała ręka do czarnej ręki, ale do czarnej. Tyle ile ci panda, tyle niewolniku będziesz miał, ale uwaga, uwaga! W tym śnie właśnie było takie jakieś poczucie, że coś Afrykę ominie, coś takiego też bardzo niedobrego. Ym, miałam takie poczucie, jakby nie do końca w, akurat w kontynent afrykański wpisywał się ym, nowy porządek świata. Takie miałam poczucie, ale do końca nie potrafię tego wyjaśnić. I teraz a propos deep state, a właściwie to na razie niech sobie tutaj ta karta będzie. Może tak, żeby było widać. Głębokie państwo, państwo podziemne, prawda? To wszystkie drogi prowadzą właśnie do Blackrock. I powiem Wam dlaczego, bo tu muszę po prostu przedstawić kilka faktów i będziemy też sprawdzać w kartach, bo mamy mnóstwo znaków zapytania. I, i oczywiście, jeżeli coś jest bardzo deep, no to wiadomo, że nie widać, prawda? Właścicielem tak naprawdę całego świata jest jeden właściciel. Właśnie o to chodzi, że często padają takie pytania od ludzi. Powiedziałabym takich, proszę, niech się tu pewne osoby nie obrażą, takie nie do końca rozgarnięte, dlatego że no nie mają wiedzy, nie, nie dowiadują się, nie wykonują wysiłku. Chodzi o to, że jeżeli chcesz cokolwiek zdobyć, wiedzę czy ten pieniądz, no to trzeba się wysilić, prawda? Samo nie przyjdzie. No, i właśnie wszyscy, patrz tam, gdzie idzie pieniądz, zobaczysz, kto jest właścicielem świata. No, i właściciel świata tak naprawdę jest jeden: to jest i właściciel rezerwy federalnej, i wystarczy się przyjrzeć w sytuacji w USA, to widzisz, kto rządzi, prawda? Skoro USA poprzez wszelkie tutaj pakty na temat ochrony i bezpieczeństwa wyznaczają ci tutaj taki kontekst. Korporacyjny, pseudodemokratyczne. Generalnie ta energia tutaj przenika struktury międzynarodowe i banki. I właśnie chciałabym tutaj się odnieść, no bo lekrok, no to korzenie mamy w Ameryce. Ameryka też odpowiada tutaj w dużym stopniu, właśnie za sprowadzanie tych czarnych niewolników. W każdym razie, Jaka jest sytuacja w USA? No na pewno USA to nie jest demokracja, nie? To nie jest demokracja. To jest. A czy jest republika? Też nie, ani to, ani to. Raczej to jest taka, ja bym powiedziała, no to co jest pokazane na tym obrazku? Korporacjokracja, która jest rządzona przez właśnie dziesiątkę denarów, czyli rodziny dynastyczne. Dynastyczne rodziny plutokratyczne, tak? Czyli mamy tu też korporacyjnych oligarchów, mamy właśnie międzynarodowych bankierów. To jest wszystko zakorzenione w interesie własnym, tak? W interesie mojej rodziny, mojego plemienia. I to plemię jest chciwe, tak? Tu mamy chciwość, władzę, tu nie ma mądrości, nie ma miłości, nie ma tej przestrzeni. W związku z tym, skoro tak to um, wygląda, należałoby tutaj um, dalej iść tym tropem. I dochodzimy właśnie do różnych takich super funduszy BlackRock i e, Vanguard, które są e, dwoma największymi akcjonariuszami wszystkich dużych spółek, które są notowane na giełdzie. Co ciekawe, dziesiątka denarów to właśnie są też banki i giełdy, całe sektory, które są zdominowane właśnie przez kilka firm, firm oligarchicznych. Czyli... Mm, czy tu mają jakąś konkurencję? W rzeczywistości prawie żadną, bardzo małą: NVIDIA, MD, Intel, Google. Pytanie, kto jest właścicielem YouTube'a? Ja bym powiedziała, że cały czas tutaj właśnie to jest ten, ten jeden właściciel. Wszystkie te niteczki się łączą. Jak swojego czasu w, też w zakładce społeczność wiele, wiele razy. Ponawiałam prośbę, żebyście obejrzeli film, film Monopoly, który pokazywał właśnie te wszystkie powiązania. Natomiast, no, też jakby tutaj nie do końca to wyszło, nie? BlackRock, Vanguard, Big Pharma, Big Bank kto tutaj jest właścicielem? Ja sobie tutaj wypisałam. Mamy tutaj Rockefellera, Morgana, Morgan and Company. Tu mamy właśnie takich właścicieli. Kolejna rzecz, tutaj z moich notatek, wspomagam się notatkami, jakby co. Yy, największymi akcjonariuszami BlackRock jest Vanguard, a Vanguard nie ujawnia, kto jest właścicielem jego akcji. Czyli zobacz, akcjonariuszami BlackRock największymi jest Vanguard, nie? Ale z kolei to już wiesz, natomiast Vanguard nie ujawnia, kto jest właścicielem jego akcji. Czyli z tego wniosek, że tutaj zasadniczo ludzie, którzy są właśnie właścicielami świata, nie chcą, żebyś wiedział kim są, nie? Czyli <laughs> można tutaj się po prostu domyślać, ale po co się domyślać? Jak możemy sprawdzić? Z tego wynika, że Vanguard i BlackRock to są dwie twarze tego samego plemienia, czyli to jest jakby to są te <laughs> Dwie głowy tego orła, tak, dwugłowy orzeł też nam się kojarzy specyficznie, nie? Z, z Illuminati. Więc sprawdzimy, sprawdzimy wobec tego, kto jest tym właścicielem. Kto jest tym właścicielem? Mówi się y, powszechnie, że nazwiska na R, prawda? Twórka była i tak można powiedzieć, ale znowu Afryka Dzika. Widzicie, gdzieś tutaj mamy yy, tę energię prowadzącą do Afryki, do jakiejś kopalni, złoto, diamenty. Południe Afryki, Elon Musk z RPA się wywodzący. Mówię wam, coś z tą Afryką jest na rzeczy. Ja to też już dawno temu w wizji widziałam, opowiadałam wam o tym jakieś chyba trzy lata temu. W czwórce była właśnie mamy tego właściciela. Jest ta energia rodziny, tej, 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 powiedziałabym, tej korporacji. I jest powiedziane, że tu właściwie to światowe bogactwo jest w rękach jednej rodziny. Dokładnie. Czwórka była to jest rodzina. I chyba łatwo się domyślić, kto, skoro tutaj, bazując na informacjach, które są w, obecne w przekazach ogólnych, zaraz tutaj. Po, poszukam w notatkach. Poszukam w notatkach i wam powiem. Poszukam w notatkach i wam powiem. Już mam. Właścicielem 90% światowego bogactwa, które łącznie wynosi 800 bilionów, jest rodzina Rothschildów. To tylko jedna rodzina, która jest właścicielem z kolei 98% światowych banków i prawdopodobnie różnych firm, o których sama mówi. Prawda? Czyli tu mamy konkretną odpowiedź, właściwie. Tu mamy konkretną odpowiedź. I teraz tutaj toczy się to. Tu są ci czarni ludzie, którzy są Biedni, bo oni się tu przy jakimś ognisku ogrzewają, prawda? Tu też mamy taką ym, pokazaną akcję pomocową pod tytułem żebranina. Daj mi, panie, ile mi dasz, tyle mieć będę w, sw w swojej łaskawości. Jest tu taka przestrzeń, proszę bardzo, kapłańska, według agendy jakiejś satanistycznej też. Jest ta otchłań bardzo, bardzo deep. Bardzo, bardzo deep. Bardzo, bardzo głęboko. Tu ten kapłan, co ciekawe, pokazany jest w dwóch formach. W takiej, gdzie coś widzimy. On jest widoczny, nie? Ten jest widoczny. Kościoły, systemy religijne. Tu jest kapłan. A. Podgrupa kapłańska. Jedyna taka talia w Tarocie. Dlaczego? Bo tu nie widać. To jest ta agenda satanistyczna. Energia bogactwa, i tutaj bogaci ludzie co zrozumieli? Że pieniądz to wojna, a wojna to pieniądz. Dlatego ta wojna stała się wieczna. I to jest wojna właśnie tutaj, bogatych z biednymi, tak? Czyli energia komunizmu, energia, która nawiązuje do yy, przynajmniej w jakiejś części teorii marksistowskich, i tutaj coś jest ukryte. I teraz, jeżeli nawet dochodziłoby do ujawniania jakichś przestępstw, prawda? Bo one co jakiś czas są ujawniane przecież. To mamy tutaj, zobaczcie, tak pokazaną trójkę buław. Gdzie człowiek tutaj jest zamknięty, ten, który mówi prawdę, idzie do więzienia, nie? A ten tutaj czerwony duszek wokół tego jakiś taniec plemienny odprawia. Co to znaczy? Że ujawnienie przestępstwa jest traktowane jak przestępstwo. Czyli Snowden o czymś takim powiedział już kiedyś, że jeżeli właśnie ujawnienie przestępstwa jest traktowane jak przestępstwo, to to oznacza, że rządzą tobą przestępcy, nie? Taka prawda. I teraz chciałabym się tu odnieść konkretnie do tej talii. Najpierw mieliśmy tutaj energię tego kapłana. Zobaczymy, bo to jest bardzo szczególnie ten kapłan tutaj pokazany. Właśnie w takim. W takiej przestrzeni, gdzie moją bronią, którą stosuję, by zdobyć bogactwo, jest wiedza metafizyczna i to jest bardzo głęboko ukryte, widać w tej takiej otchłani. Bardzo ciekawie pokazany jest ten kapłan. Jeszcze raz chciałabym, żebyście zobaczyli różnicę w tej talii. Kapłan, który jest widoczny i kapłan, który jest niewidoczny, który jest w ciemnościach, nie? Dobrze, ja tutaj odszukam, spróbuję go tutaj odkryć, bo mówię, to jest nowa talia. Ja z nią pierwszy raz mam dzisiaj do czynienia. Jest tu rzeczywiście to zaskakujące, bo kapłan jest arbitrem w sprawach moralnych, a tymczasem tu właśnie jest pokazana taka inna grupa kapłańska, czyli kapłan A. Już wam czytam, bo to jest bardzo ciekawe i znamienne. Co jest taką siłą napędową? <laughs> Tego głębokiego państwa. Czas chtoniczny sakralny, odkorkowanie czasu sprzed naszej przeszłości. Ta karta jest czarna z maleńkim centralnym, oślepiającym bielą światłem. Czarny kolor nie powinien występować w ogóle w taroczy. Tu jednak następuje multiplikacja mocy, mocy sprzed wieków. Rozumiecie? Mocy sprzed wieków. To jest ta właśnie agenda satanistyczna, nie? która nawiązuje do tego, że. Ta nasza moc, ona tutaj jest, no to zostało tu w pierwszej karcie pokazane, pokoleniowo kumulowana. Z, z te wszystkie, ymm, ymm, i mamy tu odniesienie do czasu mitycznego, kiedy tutaj zaczęła się ta y, forma kształtować, y, forma y, wład władzy. I tu jest powiedziane wiedza bez granic. Y, oni mają dostęp do wiedzy, której nie ma zwykły Kowalski. Jest to ta ciemność, która poprzedza y, każde stworzenie jest to y, energia wielkiej dostępności. Wystarczy tylko chcieć i masz. Dla nich jest wszystko osiągalne i możliwe, ponieważ <laughs> mają tutaj. Y, Ci władcy świata nieograniczone możliwości na każdym polu, na każdym polu. I to są takie prawa niepisane. Ten kapłan tutaj spisał: tu masz Biblię, masz święte księgi, prawda? Tu masz yy, rzecz niespisaną. Są to prawa niepisane, niepisane. To jest bardzo, bardzo właśnie tutaj ciekawe. To jest organizacja życia na wyższym szczeblu. W związku z tym yy, jest to bardzo taka ciemna, yy, głęboka przestrzeń, która właśnie tutaj pokazuje yy, nawiązanie do czegoś, no można by powiedzieć, nie z tego świata. Ta walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, bo w Trójce Buław, tu widać. Zamknięcie człowieka w bańce, tak jakby tworzono mu świat symulacji, i tu się przygrywa tymi grzechotkami, się go usypia, on śpi, ponieważ walka nie toczy się przeciwko ciału i kry tylko przeciwko władcom, przeciwko mocom tego ciemnego świata, przeciwko duchowym siłom zła w niebiańskich królestwach. Tutaj mamy Efezjan 6. 12. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko. Nie ma. Te już 12.30, tak? Czyli chciałabym to podkreślić jeszcze raz. Walka o władzę, walka o pieniądze. Zaprzęgnęła tutaj moc ciemnego świata, duchowe siły zła. Dlatego nasza walka, zwykłego człowieka, który nie ma o tym pojęcia, jak to się dokładnie odbywa, to nie wiesz. Musi walczyć przeciwko ciemności, tak? Przeciwko duchowym siłom zła. Tu nie chodzi o walkę przeciwko ciało i krwi, tak? Kolejna rzecz, to ja tutaj sobie wrócę do tej trójki buław, żeby zobaczyć, co dzieje się w tej przestrzeni jeszcze, jak tutaj to opisano. Momencik, tak tylko to znajdę, bo mówię, talie są bardzo różne, one się rządzą specyficznymi y, opisami. Każda jest inaczej opisana. Mamy tu właśnie przymus, energię podstępnych działań, energię, która y, jest y, bramą, bo w trój no wiadomo, trójka buław jest bramą. Ale tu mamy właśnie tego czerwonego stwora, a w środku uwięziony człowiek, który <laughs> musi być uległy, bo tu mamy dominację i przewodzenie, a tu mamy energię uległości, prawda? Dobrze, i jeszcze tutaj może coś więcej będzie, bo tak mówię, tu mamy pewne rozproszenie tych opisów, więc. Momencik, bo chciałabym jak najdokładniej, jak najdokładniej. Pamiętajmy, że właśnie jeszcze w odniesieniu do kapłana ta energia mówi o sakralności, mówi o takiej, takiej energii tymczasowej śmierci. Coś, co się nie mieści w kręgu spraw doczesnych, czyli mamy tu odniesienia rzeczywiście bardzo, bardzo głęboko duchowe. Duchowe nie to jest nie tylko głębokie państwo, ale też głębokie odniesienie do przestrzeni, takiego jak to się mówi, bezimiennego, sakralnego chaosu, prawda? z czego władza, ta najbardziej głęboko um, ukryta, czerpie duchową wiedzę z innego wymiaru poprzez nadświadomość. I to się dzieje od pokoleń. Czyli można powiedzieć, że rządzi nami od pokoleń sekta kapłanów. Tak było w starożytnym Egipcie, tak jest i teraz. Nic się nie zmieniło, tylko jakby forma tego przejawienia się zmieniła, ale to jest głęboko ukryte tutaj mamy powiedziane. I teraz tak, jeszcze tu odniosę się do trójki buław. Mamy tutaj walkę między przeciwstawnymi, właśnie energiami. Yin i Yang, czyli widać, że na tej bazie tworzy się organizacja społeczna, no bo trójka władza, nowe rządy, nowe koncepcje, nowe zobowiązania wobec społeczeństwa, prawda. I często tu są przykre zobowiązania, niechciane dla ludności, dla społeczeństwa właśnie. I tak jak tutaj, jak jesteś takim wiśniakiem, biedakiem, to mówisz tak, no muszę czekać na chałupę, którą odziedziczę po ojcu, prawda? No i poczekam aż mi państwo coś da. No może jakieś słupy postawi elektryfikacja, będzie tutaj jakieś usprawnienie, wodę mi podłączą, to będę im dziękował. Ale oni mają dostęp do najwyższej technologii. A to jest po prostu takie rozdzielanie po trochu, żeby człowiek czuł, że ewoluuje, że materialnie zyskuje. Materialnie, bo tutaj, właśnie jeśli chodzi o, o rozwój ducha i intelektu, to jest takie człapanie powolne, odnoszę wrażenie, choć tu autor nieco inaczej o tym pisze, ale ja mam tu zupełnie inne odczucia i mam prawo takie mieć, bo tak tę energię odbieram, nie? I to jest właśnie taki świat, który yy, yy, on się tutaj. Yy, ten świat materii, stworzony przez tę, przez tę, przez, przez tę, przez głębi, tak nazwijmy walczy z naturą, ludzką. Stąd mamy właśnie w ramach agendy satanistycznej walkę z rodziną, z naturalnym z się, z naturalnym z żywieniem produkty, woda przez, więc wycina się drzewa, łapie się te ryby, zatruwa się ostatnie strumienie. No, tylko że jak zostanie właśnie już wycięte to ostatnie drzewo, czy złapana ostatnia ryba, i zatruty ostatni strumień, to co się dzieje? Wtedy sobie człowiek zdaje sprawę, że pieniędzy nie można jeść, nie? Pieniędzy nie można jeść. Oni to doskonale wiedzą, wie oni. Ci, którzy są bardzo, bardzo deep, głęboko że pieniędzy nie zjedzą, dlatego no, muszą mieć tych niewolników pracujących dla nich i żywiących ich. I tutaj już nie tylko o pieniądz chodzi, ale właśnie o tę pokoleniową władzę, bo tu są takie gangi, powiedziałabym, nie? które po prostu one z pokolenia na pokolenie przyjmują sztafetę pokoleń, dlatego tam dużo dzieci się rodzi, zwykle u tych Rothschildów, Rockefellerów i innych, to tam mamy całe takie klany, Monarchowie też zawsze dużo dzieci mieli, bo tu chodzi oczywiście o zapewnienie ciągłości, nie? O zapewnienie ciągłości. Więc to jest takie powolne otwieranie oczu naprawdę. Więc y, otrzymaliśmy tu taki klucz. W wielu wizjach mm, ja otrzymuję. Wy jak śnicie zadajecie pytania, też zapewne tak się dzieje. Zobaczymy, jakie tu jest bezpośrednie przełożenie tego głębokiego państwa na, kon na konkretnie Czarną skałę, czyli Black Rock. OK, to sobie tu sprawdzimy. Takie bezpośrednie przełożenie. I to sobie tutaj yy, też, to z tej samej talii, bo ona naprawdę fajna jest. Nowa, ale widzę, że super pokazuje to, co ja wyczuwam. Powiązanie głębokiego państwa z Black Rock, prawda? Właściwie to już przy pomocy pewnych danych statystycznych, krótkich, bo krótkich i zwięzłych, pokazałam, że jest ten związek, ale jestem po prostu ciekawa, jak to karty opiszą ten związek. A ten związek został opisany jako dziewiątka mieczy. Widzisz znowu tego że braka? tu dużo jest takiej biednej energii, nie? Tu jest pozamykanie, tu ci ciemni ludzie, ciemnoskórzy się przy jakimś ognisku ogrzewają, tu mamy otchłań, tu mamy też białą i czarną dłoń, taką energię żebractwa, nie? Z drugiej strony to ma być ta niby jedna wielka rodzina światowa. I tu właśnie mamy dziewiątkę mieczy, też pokazanego takiego człowieka, który no właśnie podlega jakiemuś przymusowi. No bo dziewiątka mieczy to nie mniej, nie więcej. To znowu jest taka energia człowieka, jak tu widać, wystawionego za, drz za drzwi, nie? Który jest tu do czegoś yy, przymuszany. Bezpośrednie przełożenie myślę, że istnieje, dlatego że y, tu tworzy się y, energię taką bardzo przemyślaną. Tu jest pewien plan. A skoro jest plan, i mamy y, kontekst y, takiej właśnie y, relacji. też przekazywania właśnie pokoleniowego, tego wszystkiego, co się udało przez wieki zgromadzić, informacje, yy, wiedzę, fakty i tak dalej, to to też służy tu jakiemuś celowi. Po to jest to właśnie gromadzenie, konsolidacja tej władzy, nazwijmy to, żeby tutaj yy, dzielić i rządzić, bo to jest tak naprawdę energia dzielę i rządzę, czyli Łączą się te energie, ale też pokazany jest cel. Dziel i rządź, twórz granice państw, bo tu się tworzy granice, tu się osadza, nie, w granicach jakichś, właśnie, osoby, tego obywatela świata. Tak to należy tu rozumieć. I tu mamy energię bardzo taką okrutną, bo dziewiątka mieczy oznacza tak naprawdę okrucieństwo, więc jest taką przestrzenią, i przymusu, i okrutnych rozwiązań. I widać, że ten biedak tutaj jest mu zimno, siedzi w jakichś klapkach, prawda? Taki obszarpany, owinięty kocykiem. No i tyle. I tak czeka na zmiłowanie. A dziewiątka mieczy mówi o zamiłowaniach jakichś takich właśnie też yy, wojennych, o takiej energii. Yy, Zbrojeniowej także. Ale to jest to, co powiedziałam wcześniej. Wojna oznacza pieniądz. Stąd tu jest to istotne. No i teraz tak. Dlaczego, akurat, w kontekście BlackRock pokazała się dziewiątka mieczy? To jeszcze tutaj zerkniemy. Bo mamy właśnie takie te specyficzne odniesienia i opisy. I zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. A gdzie tu mamy tę, 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 tę dziewiątkę, tę dziewiątkę? Jest. W dziewiątym mieczy człowiek siedzi skulony, jak mu było zimno, zmartwiony, nie widzi przed sobą y, y, przyszłości. Siedzi. A właśnie, też jest taki jakby w, w, w czasami, wiecie co, wklejony w pewien dobrobyt. Czyli na przykład <laughs> siedzi sobie w zasobnym, uporządkowanym wnętrzu, uważa, że wszystko to już było, wszystko już zdobył i przeżył, i nie ma nowego celu w życiu. A, bo tu jest jeszcze właśnie ten kontekst tej yy, głębokości władzy i ich specyficznego podejścia do życia w ogóle. Oni już wszystko zdobyli. Ciekawe, tutaj największy bogacz świata może czuć się jak żebrak. A wiecie dlaczego? To jest dopiero psychopatycznie pokazane na tej karcie, bo to jest naprawdę taki szczyt psychopatii. Mam wszystko. Wszystko. Wszystko zdobyłem. Mam dostęp tutaj do tej kapońskiej wiedzy, mam dostęp do władzy, mam dostęp do złota, mam dostęp do pieniędzy. Wszystko mam. Tylko celu w życiu tak naprawdę nie mam. Bo to jest po prostu taka energia, która mówi o tym, że. Um, przynajmniej tu akurat w tym, w tym kontekście. Że trzeba sobie wybrać jakiś cel inny i ten cel jest psycho, psychopatyczny. Bo to wygląda tak, jakby. Władza nie wystarczyła, albo trzeba ją jakoś tutaj y, ubogacić w cudzysłowie, czyli kogoś zaszczuć, że na przykład fajnie by było, nie, odczuć adrenalinę, która pobudzi tego człowieka, i wtedy mamy tutaj zaszczuwanie, przerażanie kogoś. Jest tu ten cały aparat y, policji, aparat wojska i tak dalej. Mamy wtedy zaszczuwanie, przerażanie, straszenie ludzi. I żeby człowiek czuł się zrezygnowany. Żeby człowiek czuł się zrezygnowany. Czyli w gruncie rzeczy jest to taka energia, która y, pokazuje właśnie y, bardzo coś takiego psychopatycznego, chorego, nie? Takie takie tutaj upadlanie człowieka. Ale co ciekawe, że właśnie najbogatszy może czuć się takim y, żebrakiem. I zwykle właśnie najbogatszy człowiek tak się czuje, dlatego że on jemu wciąż jest mało. A nawet jeżeli się nasycił, to czuje się taki wewnętrznie pusty i, sz, i szuka sobie właśnie takiej przestrzeni tego okrucieństwa, nie? Na przykład okrucieństwa wojny albo zastraszania. Widać, że ta energia tutaj y, działa w dwie strony. Y, ludzi, których karmi. Y, Jakimś wyrzutem strachu, taki strach, który ma człowieka sparaliżować, i jest to właśnie też głęboko schowane, bo jest tu właśnie też taka energia tych najbogatszych, którzy się od otoczenia izolują. I muszę Wam powiedzieć, że ci najbogaci to byście ich nigdy nie podejrzewali prawdopodobnie o to, bo oni czasem właśnie są tak wyizolowani, albo właśnie przebierają się w tego żebraka, albo filantropa, albo jedno i drugie. Że tak jakbyś takiego człowieka gdzieś spotkał przypadkiem na ulicy, to nawet byś nie pomyślał, bo mógłby wyglądać właśnie w taki sposób, nie? I to jest jakaś taka gra pozorów, i to jest okrutne, takie wręcz chore, powiedziałabym. Wręcz chore. Mhm. Dobrze. No i ostatnie tutaj pytanie w nawiązaniu do tej Afryki, bo to jest dla mnie takie dosyć istotne. Ponieważ taki sen dzisiaj miałam, ale taki bardzo urywa, urywany. Na, nawet nie wykonałam tutaj pracy z pismem automatycznym, tak jakoś nie czułam, że muszę to zrobić. Więc teraz po prostu sprawdzimy, co ten sen oznaczał. I że co ciekawe, że ta Afryka może to jest jakieś to jądro ciemności. Wiecie, jak u Josefa Konrada, kapłańskie jądro ciemności, które. No, niby te finansowe ścieżki prowadzą do Stanów Zjednoczonych najbardziej. Ale nie tylko, bo oczywiście tam strefy wpływu są na całym świecie. To jest i Rosja, to jest i, to jest i, i, i cała Europa, w zasadzie Azja tak samo. Zobaczymy. Co z tą Afryką dziką? jest taka znowu niedzika kochankowie i proszę zobaczyć trzy postaci prawda mamy tutaj właśnie te, to podwójne dno bo, bo, bo kochankowie energia bliźniąt mówi o tym Bogu Janusie który miał dwie twarze jedną taką na pokaz drugą schowaną i ta Afryka gdzieś tu jest schowana ona jest rozgrywana pomiędzy dwoma jakby tu dwoje się biło, o tego jednego. Coś jest tutaj na rzeczy. Trudno mi powiedzieć konkretnie co, ale po prostu czuję, że to jest naprawdę jakieś takie wielkie bogactwo, o które tutaj się dwie siły biją czy walczą. Bo jest to w centrum zainteresowania. Tu akurat jest oczywiście to pokazane metaforycznie: dwie kobiety, czyli dwa mocarstwa jakieś, czy, czy dwie rodziny. Dwie siły w każdym razie walczą, ale tak nie do końca współpracują. To mniej więcej tak jak walczą Republikanie i Demokraci, a tak naprawdę są jedną rodziną. Nie? To są po prostu dwie głowy tego samego orła. Tak się o tym mówi. I tutaj właśnie jest coś podobnego. Niby walczą, ale tak naprawdę współpracują, i w środku mamy tę Afrykę. I tutaj właśnie jest istotne, żeby sięgnąć w tę symbolikę kochanków, bo w kochankach tutaj głównie chodzi o to, żeby, yy, wygospodarować taką energię wspólnotową. Ona tutaj pokazuje się w pewnej podwójności, w pewnej podwójnej naturze rzeczy, tak naprawdę wszystkich i to jest takie doświadczanie sakrum. I ta Afryka tu jest sz, sz, pod jakąś taką, no ochroną to może nie, to, 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 to byłoby nadużycie tak twierdzić. Ale jest tu fascynacja, i gdzieś jest tutaj wokół tego yy, jakaś taka przestrzeń właśnie, i biznesowa, i decyzyjna, tak jakby został stwarzany taki, to jest mamy ten nowy akt stworzenia, bo tam jeden plus jeden równa się dwa, a z tego może być trzy. Kobieta, mężczyzna, dziecko. Rozumiecie. Czyli to jest taka korespondencja, która mówi o idei postępu. I mówi, że tu z tą Afryką to właśnie jest związany jakiś taki nowy twórczy akt. Czyli bardzo to jest ten teren istotny i ważny. Tu się będzie kumulowało jakieś bogactwo, tak jakby. W ogóle stwarzanie świata prawdopodobnie zaczęło się od kontynentu afrykańskiego, bo tu powstaje świat, tak. On został stworzony. I dalej jest tu jakby właśnie pokoleniowo mówiłam, taka kapłańska przestrzeń gdzieś tutaj doświadcza tego sakrum na tamtym terenie, może w też sposób właśnie taki zawalowany. Ja myślę, że tutaj jest kwestia rozwojowa, dlatego że w kochankach tworzy się nowe komórki społeczne, rodzinne, tak? Tworzy się nowe państwa, tworzy się, no właśnie stwarza się jakby świat od nowa. I tu chodzi oczywiście głównie o interesy, a nie o Amora, nie o energię Wenus. Bo Wenus to nie tylko amor, ale Wenus to pieniądze. Oczywiście tutaj jest amor, bo my bardzo tutaj tę Afrykę pokochaliśmy. Ale dlaczego? Bo chcemy tu odnowić jakieś sakrum pierwotne. Chcemy odnowić tę energię stworzenia świata. Więc myślę, że ten sen. Yy... Nam pokazuje właśnie tą podwójność. I że tak, bieda, ale też wielkie bogactwo, bo tu mamy tę podwójność. Afryka, nie, jako bieda, ale też właśnie, proszę bardzo, ale też wielkie bogactwo. Dwa w jednym. Właśnie to zderzenie. Zobaczymy tutaj jeszcze pod postacią symbolu całość, chciałabym tak podsumować. I ten mój sen, który czuję, że bardzo y, mocno i właśnie głęboko dotyka y, tej dominacji kilku oligarchów, którzy praktycznie tutaj zmonopolizowali ten y, świat. I mamy tutaj pewną taką podwójność działań. Z jednej strony widoczne, i głęboko poukrywane. I teraz dobrze zobaczymy: podsumowanie, symbol. Symbol głębokiego państwa, po prostu. Symbol głębokiego państwa. Deep state, jak nam każdy to pokaże. Odwrócone niebo. Tak, odwrócone niebo to mamy piekło, nie? No bo głęboko schowane, Odchłań. Dobrze. Ale oczywiście to, co wcześniej mówiłam, w, tej, w tym ciemnym kapłaństwie nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, prawda? Posiedli głęboką wiedzę. Olbrzymią wiedzę. W ich rękach jest, jest też technologia, która być może no nie jest ujawniana myślę że w sporej części właśnie tak schowana bo nie bo tutaj odnosi się do mierzenia bardzo wysoko prawda tu oni latają tymi odrzutowcami innym zabraniają sami latają bo dla środowiska to jest B niedobre. no ale tutaj sobie lecimy nie i Produkujemy ten ochydzony ślad węglowy, niebo do wynajęcia, ale chyba nie z widokiem na raj, odwracało się. Bardziej to piekielnie w odwrocie wygląda. Tutaj po prostu jest taka przestrzeń, która yy, głębokie państwo pokazane jako bezkres. Niebo się nigdy nie kończy i głębokie państwo nie ma dna. Mówi się o tej króliczej norze, która nie ma właśnie, jest tak głęboka, że nie wiadomo w którym miejscu się kończy, bo to jest bezkresne. Tak jak niebo się nigdzie nie kończy i nie ma swoich granic, i zachwyca i przeraża, to tu też właśnie to głębokie państwo może przerażać. Jeżeli my sobie zdajemy sprawę z tego, że. To jest właśnie bezkresne. I w dodatku dotyczy całego świata, bo głębokie państwo to nie jest tylko. To nie są tylko Stany Zjednoczone. Głębokie państwo to jest cały świat. Niebo jest nad całym światem, i tu nie ma właśnie granic. Granice są państw sztucznie tworzone. A Deep State to jest, moi drodzy, po prostu. Jeden rząd światowy to jest to jest bezkresność tego nieba. To jest to prawo dla wszystkich, jednakowe tak naprawdę. Ma być powszechne. Bo to jest pewna powszechność, powszechność prawa, powszechność zasady. I to jest energia chaotyczna, bo pierwsza para bogów, która wyłoniła się z chaosu, to niebo Uranos i Ziemia, czyli Gaja, prawda? Uranus też odnosi się tutaj właśnie do, tej, do kosmosu, do energii, która ma powiązania. Głębokie państwo sięga dużo dalej. Ono jest nie tylko głębokie, ale ono jest też wysokie. Tu jest przestrzeń międzygalaktyczna, tu jest przestrzeń kosmiczna. Tu jest przestrzeń y, y, też y, co w ostatnim czytaniu, ale tutaj już nie publicznym, wyszło, że mamy też implikacje y, rodzin galaktycznych. I tu więcej już nic nie powiem, bo temat jest dużo głębszy i bardziej skomplikowany. Też nie wszystko tutaj mogę mówić, więc jeżeli po prostu chcecie więcej, to. Ja taki film zresztą zrobiłam niedawno, nagrałam. O tym klubie elitarnym, tak zwanego podbitego oka, gdzie właśnie. No, wyszło między innymi to, nie, że tu są powiązania. Nie tylko musimy głęboko zejść w dół, ale właśnie. mgławica Oriona, nie. Musimy tutaj też. Gdzieś mierzyć dużo wyżej, czego może nie bierzemy pod uwagę, bo mówimy tam o jakichś ufo, niezidentyfikowanych obiektach, innych wymiarach. No i de facto połączenie tego typu ja od dawna obserwuję. I na tym zakończę, bo to to. Jest temat bardzo taki grząski. Niestety. No i to jest ten moment, w którym zakończę dzisiaj. Tak. Jak chcecie więcej, to zawsze są dodatkowe materiały. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Aha, jeszcze tak przy okazji. 14 września, kurs Tarota dla zaawansowanych, bo tu mamy już formę dużo bardziej rozwiniętą, jeszcze nagram, specjalne zaproszenie, proszę sobie wejść w zakładkę społeczność na tym kanale i właśnie pierwszy post. Ten ostatni, ostatni, który, który zamieściłam, jest zaproszeniem i króciutkim opisem, czego można się na. Kursie spodziewać, czyli tutaj będzie to coś zupełnie nowatorskiego, ponieważ poznacie, na czym polega tarot wizyjny, jak to zastosować w praktyce, jak wywołać projekcję astralną i jak sformułować swój cel, taki właśnie. Uczciwości i zaangażowania na tę inkarnację w oparciu właśnie o Waszą kartę osobową. Układ taki. To nie będzie tylko jedna karta, tylko cały taki układ indywidualny, który określi Wasze potrzeby, ograniczeń i możliwości, żeby właśnie tworzyć to połączenie. Połączenie, nie. Now, to, tworzyć tą nową jakość swoją lepszą. I myślę, że to się przyda, bo czasy są, jakie są. I im więcej wiemy, tym większą mamy przewagę nad złem, nad kłamstwem. Mhm. Papa. Pa.